jako prąd w sztuce charakteryzuje się kubizm. Skąd się wziął kubizm? Wszystkiemu winna jest, sądzę, fotografia. Bo przez bardzo długi czas, prawie 2000 lat, główną funkcją rysowania i obrazów to było przedstawienie możliwie wierne tego, co się rysuje. No więc, jak weźmiecie rysunki starogreckie, one mają swoją manierę, ale zawsze przedstawiają coś. I zawsze to jest dosyć umowne i z reguły na jednym obrazie, w tych rozmaitych ozdobach, tam na rozmaitych sprzętach, wazach jakiś, to jest szereg wątków na jednym obrazie. I trzeba z tego wyciągać, jak z gardła za włosy, prawda, jakiś sens. To jest już zadanie dla widza. A ten, który to robił, starał się tą informację zagęścić możliwie na tym medium jakimś, czy to jest jakaś waza, czy jakiś tam kamień, z którego się coś rzeźbi, czy wreszcie malarstwo. O malarstwie z czasów starożytności to niewiele wiemy, bo się niewiele zachowało. No i tak było bardzo długo, dopóki się nie pojawiła fotografia. I fotografia była bez konkurencji, jeżeli chodzi o przedstawianie szczegółów. Trzeba namalować portret jakiejś tam damy albo portret, powiedzmy, młodej pary. Nikt już tego nie robi. To myślę, że na tym byśmy skończyli taką kwestię techniczną kubizmu. A czy mógłby nam pan opowiedzieć o swoim stryju? Panu o pseudonimie Zawado, który malował w tym stylu kubizmu. No, o moim stryju to dużo było opowiadać, ale tak w skrócie, to powiedzmy, on studiował we Lwowie. Jak skończył studia, dostał się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam skończył pierwszy rok. Czy matematyka wniosła coś nowego do kubizmu i czy kubizm wniósł coś nowego do matematyki? Jak one na siebie w ogóle wpłynęły i czy w ogóle to zrobiły? No, na pewno wpływ był w dwie strony, bo przede wszystkim jak się pojawiła fotografia, która była konkurencją do takiego szczegółowego odtwarzania rzeczywistości naturalnego, to wtedy artyści się poczuli zagrożeni, ale wymyślili coś innego, że można przerabiać obraz tak, jak oni subiektywnie to widzą. No i wobec tego zaczęła się ta wycieczka właśnie od tego impresjonizmu aż do kubizmu, przy czym kubizm to akurat było takie już najbardziej skrajne zerwanie ze szczegółem, z tym przedstawianiem obiektu w stronę geometryzacji. A tą geometryzację właśnie wzięto z matematyki. Te drobne formy, jakieś tam odcinki, kawałki trójkątów, prostokątów, jakichś tam innych figur. I z tego się zlepiało na przykład głowę albo całą postać. Odpowiednio oczywiście to zestawiając. Czy są jakieś cechy łączące kubizm i geometrię? Przede wszystkim te, że tu występują jako elementy tej ekspresji, takiej obrazu, takie jakieś figury zniekształcone. I te figury pełnią rolę na przykład jakiegoś oka zniekształconego, kawałek nosa, to jest trójkąt, prawda, gdzieś tam broda, to może być jakiś znowuż sześcian albo jeszcze jakaś inna figura i cała rzecz w tym, żeby tą masę tego śmiecia matematycznego, można by tak powiedzieć, tak zestawić na jednym obrazie, żeby to się trzymało kupy. Ale pierwsze obrazy kubistyczne budziły bardzo dużą odrazę, że to jest w ogóle
do niczego, że to po nic. Ludzie tego nie rozumieli, a potem zaczęli trochę smakować. I im więcej tego, tym bardziej się to zaczęło podobać. Stąd się w ogóle chyba wzięła nazwa kubizm od właśnie... Ta nazwa kubizm, to nawet można w internecie zobaczyć. To jeden chyba Monet, tak jak zobaczył, to powiedział, to są takie sześcianiki zestawiane razem, ale po francusku le cube, czyli cube po angielsku, to jest sześcian. No to stąd się wzięło kubizm, że to są te takie sześcianiki zestawiane i z tego ma niby być portret jakiejś osoby albo jakiś tam inny szczegół, czy jakiś most. Czy związki pomiędzy rzutami a teatrem cieni mogą być przydatne w matematyce? No, oczywiście, bo co to są rzuty, tak mówiąc po prostu? To są cienie. No a przecież Słońce tych rzutów dostarcza. No, bardzo dużo. Postawić cokolwiek, jakiś słupek, prawda, no to ten słupek daje cień i ten cień w ciągu dnia oczywiście zaczyna żyć się, przesuwać. Ale jeżeli tam jest, dajmy na to, jakaś balustrada, to już to robi jakąś grę takich, powiedzmy, no, cieni równoległych. A jeżeli na przykład ktoś zbuduje takie spiralne schody, jak na tym moście gdańskim, na biało namalowane, no to tylko fotografować, ale w słońcu, bo wtedy te cienie zaczynają grać na tych schodach. Same schody, no to cóż, wchodzi się do góry i schodzi się na dół, ale jak jest promień słońca jakiś na tym, a to już jest coś innego. I teraz ten, co to fotografuje, albo chce zrobić z tego jakiś rysunek, no to on zaczyna wydobywać z tego według swojej wizji. Czy ze sztuki, na przykład z teatru cieni, może nauczyć się czegoś młody matematyk? Myślę, że może, tylko to nie jest łatwe. I to nie jest, i to zależy od kryteriów, bo ta matematyka szkolna jest bardzo sztywna i bardzo uboga w figury i w różne przedstawienia tych figur. Na przykład, jak się weźmie trójkąt równoboczny, no to wiele o nim nie można powiedzieć. No ale jak się spojrzy na przykład na ten trójkąt, cztery trójkąty tak naprawdę do kupy wzięte, to już jest czworościan, a ten czworościan zaczyna w przestrzeni dawać jakieś cienie, czyli rzuty. No, zależnie od tego, pod którym kątem się na to spojrzę, czy tak wprost, czy trochę z boku, czy z góry, to zaczyna być inny widok i z tej prostej figury zaczyna coś wychodzić dla, powiedziałbym, inteligentnego albo twórczego spojrzenia. Bo jeżeli ktoś nie ma tego twórczego spojrzenia, i tylko tak biernie obserwuje, no to co? No zobaczy parę kawałków papieru, coś tam tutaj siedzi, prawda, na tym stoliku. To są śmiecie, obróci się i nic nie widzi. No więc to trzeba mieć pewne już nastawienie, żeby umieć wydobyć te różne szczegóły i różne znaczenia, bo one nie są raz na zawsze w ten, powiedzmy tutaj, przedmiot jakoś wbudowane.